Dzień dobry, nazywam się Mateusz Przystał i jestem projektantem w biurze Kaniewski Design. Tak jak zostało powiedziane, swoje kroki w biurze stawiałem już jako 15-latek. Trochę czasu minęło. Nasze biuro zajmuje się projektowaniem szeroko pojętym. Projektujemy luksusowe pojazdy, jedyne w swoim rodzaju, ciężarówki, kampery, ale też przedmioty, urządzenia, przestrzeń publiczną, grafikę czy nawet architekturę. O tym trochę więcej będzie nieco później. Jako że jesteśmy na konferencji Design Thinking, a nie ma designu bez thinking, to teraz trochę o designie. Design, patrząc po czasopismach lifestyle'owych, blogach internetowych czy niektórych wystawach, które mają w swojej nazwie słowo design, można by odnieść wrażenie, że są to głównie gadżety, prezenty ślubne, filcowe torebki czy modne meble, ale nie, to nie jest design. Więc czym on jest? Jak podaje słownik języka polskiego PWN, design to projektowanie przedmiotów użytkowych i to tak naprawdę jest sedno tego, czym jest projektowanie, bo projektowanie nie polega na robieniu rzeczy ładnych, to nie jest sztuka. Projektowanie to rzemiosło, rzemiosło, którego głównym celem jest zauważenie, znalezienie potrzeby i opracowanie takich narzędzi, które te potrzeby zaspokoją. Piękno nie jest celem samym w sobie w projektowaniu. To jest wypadkowa pracy nad funkcjonalnością. Jeśli coś jest źle zaprojektowane, to ubranie tego w najlepsze szaty temu nie pomoże, ale przedmiot dobrze zaprojektowany broni się sam. Funkcjonalność to jest ta główna cecha, bo design jest dla ludzi. Design jest dla ludzi. I tak było od początku, bo design został przez ludzi wymyślony. I choć nie myślimy o tym w ten sposób zbyt często, to tak naprawdę historia designu jest tak długa, jak długa jest historia człowieka. Pierwszymi projektantami byli nasi przodkowie, którzy ciosając czy odłupując kawałki kamienia, robili narzędzia, broń, dzięki której mogli polować, pracować, zdobywać pożywienie i jakoś przetrwać. I powstawały w ten sposób przedmioty użytkowe. I to już był design. Nawet te miliony lat temu pierwsi projektanci pojawili się na Ziemi wraz z pojawieniem się człowieka. I te narzędzia wykorzystujemy tak naprawdę do dziś. Trochę je ulepszyliśmy, unowocześniliśmy, zmieniła się technologia, ale one cały czas funkcjonują. Design to też jest moja przygoda z wieszakiem, który połamałem przypadkiem, za mocno zdejmując ubranie i jako, że była to niedziela, nie za bardzo miałem ochotę na pójście do sklepu i kupienie nowego, więc usiadłem przed komputerem, w kilkanaście minut zrobiłem model 3D, wróciłem na drukarkę i tak naprawdę po dwóch godzinach miałem gotowy produkt. I oczywiście można tutaj zarzucić, że nie każdy, mimo że ta technologia rozwija się bardzo szybko, gwałtownie, to jednak nie każdy ma do niej dostęp. Ale co chcę tym przykładem pokazać, to że projektowanie to także odpowiednie wykorzystywanie możliwości i technologii, które mamy dostępne. W tym przypadku druk 3D. Ale przykład budżetowy i z drugiego końca, kiedy wprowadzaliśmy się do naszego nowego biura w przedwojennej kamienicy w Warszawie, były w nim nieużyte drzwi, no chyba z pięć par drzwi, które zalegały w schowku i coś trzeba było z nimi zrobić, no bo schowek był nam potrzebny, więc zrobiliśmy z nich stoły. I tak naprawdę wykorzystaliśmy możliwość, która była, bo te drzwi były i tak nieużywane, więc użyliśmy, a przy okazji zdjęliśmy sobie z barków kolejny obowiązek, czyli
kupienia tych stołów i wniesienia ich na trzecie piętro bez windy. Po drugiej stronie jest to, jak design jest przedstawiany, głównie w mediach. Od jakiegoś czasu bardzo modne stało się określenie designerski. Już pomijam oczywisty przykład designerskich mebli, ale jak się dobrze przyjrzeć i poszukać, trochę poszperać w internecie, to można nawet trafić na designerskie dywany. I to już jest nieco abstrakcyjny przykład. Bo co to znaczy, że coś jest designerskie? To znaczy, że jest dziełem designera, czyli projektanta, czyli zostało zaprojektowane. 10 lat temu nie było mody na rzeczy designerskie. To znaczy, że nikt ich nie projektował, że pojawiały się znikąd. Nie. Zawsze, nawet za tym krzesłem, które tutaj jest, stoi jakaś osoba lub najczęściej grupa osób, która to zaprojektowała. Jednak bardzo często określenie designerskie pojawia się w znaczeniu efekciarski, co no, nie, to nie jest tak. Bo projektanci to nie są celebryci, którzy lansują się w modnych klubach Warszawki. To grupa ludzi, których głównym celem, nadrzędnym celem jest poprawienie ludziom życia. I często nie zdajemy sobie sprawy z tego, czego wymaga ta praca i jak złożony jest to proces. Kupujemy telefon, krzesło, samochód i często nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile osób przy tym pracowało i jak wiele tego myślenia projektowego musiało zostać włożone w ten przedmiot, żeby on funkcjonował i żeby chciało się z niego korzystać. Mikke Gerritsen powiedziała kiedyś, że dobry design trafia do nieba, a zły design trafia wszędzie. I są to bardzo, bardzo mądre słowa, co jest dość przykre dla nas projektantów, ale w zasadzie dobrze, że tak jest. Dobry design tak naprawdę jest niezauważany. Jeśli coś działa dobrze, powinno działać dobrze. Tego oczekujemy. Żyjemy w takim otoczeniu, które oczekujemy od niego, że będzie dla nas korzystne. Ale jeśli coś działa nie tak, od razu nas to zaczyna wkurzać i od razu to zauważamy. I ten dobry design trafia do nieba właśnie przez to, że jest niezauważony i działa dla nas, a złym designem zaśmiecamy nasze otoczenie, które i tak już jest wystarczająco chaotyczne. Dobry design i zły design. Zły design często nie jest tak oczywisty, jak mogłoby się to wydawać. Czasem rzeczy są zaprojektowane w ten sposób, żeby wydawały się, że są zrobione dla nas, a tak naprawdę mają przynieść korzyść komuś zupełnie innemu. I chociażby przykład krzesełek w poczekalni na lotnisku. Są, ładnie wyglądają, są wygodne, można tam posiedzieć kilkadziesiąt minut czy parę godzin czekając na samolot, ale zazwyczaj każde krzesełko jest oddzielone od siebie podłokietnikiem czy takim poręczą. Okej, okay, fajnie, można położyć rękę, jest okej. Okay. Ale do czego tak naprawdę to służy? No, to służy głównie do tego, żebyśmy nie kładli się na tych fotelach i nie zasypiali, bo kawałek dalej obok lotniska jest drogi hotel, do którego mamy pójść, zapłacić za nocleg i tam się przespać. Więc coś, co teoretycznie jest zrobione dla nas, przynosi korzyść komuś, ale nie nam, jako użytkownikowi. A dobry design to taki, który przynosi korzyść producentowi, ale daje też przyjemność, jest przyjazny dla użytkownika. Oczywiście producent nie wyprodukuje przedmiotu, który nie przyniesie mu zysku, no bo nikt nie chce dokładać do interesu. Ale jeśli jednak wypuści zły produkt, to użytkownik, ten docelowy klient nie będzie z niego zadowolony i prawdopodobnie nie wróci po nowy produkt tego samego producenta. Jeśli jednak produkt będzie dobrze zaprojektowany i to wszystko będzie zbilansowane w ten sposób,
żeby działało odpowiednio i kosztowało odpowiednio, bo wbrew pozorom design wcale nie jest drogi, to ten użytkownik wróci do danej marki i wszyscy będą zadowoleni, machina sama się będzie napędzać. Projektowanie to również uczucia i uczucia też się projektuje, bo jeśli chcemy, żeby klient wrócił do danej marki, no to on musi wiązać z tym jakieś emocje. Tutaj Jason mówi o emocjach, że podejmujemy te decyzje głównie bazując na emocjach i przykład najlepszy do tego dziedzina automotive. Samochody kupujemy głównie oczami. Dopiero potem wkracza rozum, który mówi nam, że no dobra, na to sobie nie możesz pozwolić. Nasze biuro ma motto, że nie projektujemy rzeczy modnych, więc nasz design nie wyjdzie z mody. Nasze projekty to głównie nasze emocje i poprzez te projekty, które później stają się przedmiotami, te emocje trafiają do użytkownika. A jak Janusz powtarzał, a jak ktoś się uśmiechnie, to znaczy, że to dobry design. Teraz kilka przykładów tego, na jakie potrzeby i z jakimi problemami borykamy się przy projektowaniu. Na początek kamper. Kamper dla Adama Małysza. To był pojazd, który miał założenia nie rzucać się w oczy, nie wyróżniać się, co jest dość skomplikowane i trudne w projektowaniu kamperów, bo jeśli spojrzeć na środki transportu, to wszystkie ewoluowały. Samochody stały się coraz bardziej nowoczesne, technologia poszła do przodu, tramwaje robią się również coraz bardziej nowoczesne, futurystyczne, tak samo autobusy, jachty, a kampery zatrzymały się gdzieś na latach 90. W środku wciąż jest meblościanka, a na zewnątrz wygląda jak lodówka na kółkach, więc zrobienie czegoś, co będzie wyglądało dobrze, ale nie będzie się wyróżniało, było trudnym wyzwaniem. No i a główne założenie, ten samochód miał jeździć po całym świecie. Zgrupowania kadry podczas skoków narciarskich, w mroźnych zimach, czy rajd Dakar w palącym słońcu. On musiał sprostać tym wyzwaniom warunków i też musiał zapewnić poczucie, że czuję się trochę jak w domu, że to jest miejsce, w którym mogę się schronić, wypocząć i będzie mi dobrze. Samochód jeździ już bodajże 5 lat i cały czas jest użytkowany, więc chyba się udało. Ciężarówka dla firmy Koło, a dokładniej mobilna sala ekspozycyjna do prezentowania najnowszych kolekcji ceramiki łazienkowej. Tutaj ten samochód znowu jeździ po całej Europie i prezentuje, wystawia się pod halą targową i prezentuje ceramikę. I on musi przyciągnąć klienta, tak więc jest rozsuwana naczepa, drewniana podłoga częściowo przeszklona, taras na górze, gdzie można napić się kawy, naciskasz przycisk, wyjeżdża bar. I on, ten pojazd to jest sklep. Do sklepu przychodzi się coś kupić, więc sklep musi coś sprzedać. Tutaj klient miał wejść, rozejrzeć się, poczuć się miło, wejść na taras, napić się trochę kawy, spędzić miło czas, a potem wyjść z przekonaniem, że ja chcę do tej marki wrócić. To jest dobra marka i można jej zaufać. Wagon restauracyjny Wars w pierwszym nowoczesnym pociągu wysokich prędkości DART. Tutaj problemem była bardzo mała przestrzeń, która była przeznaczona na ten wagon i jak spowodować, że pasażerowie będą chcieli tu przyjść, usiąść, zjeść posiłek i będą czuli się dobrze, więc proste, acz sugestywne formy, dobór materiałów, tak żeby
które są tanie w produkcji, łatwe w eksploatacji, co jest bardzo ważne w komunikacji publicznej, łatwe również w czyszczeniu. Miałem okazję parę razy przejechać się tym wagonem. Miejsca jest tam niewiele z założenia, no niestety na to nie mieliśmy wpływu, ale ludzie tam przesiadują. Tak wygląda tutaj. Jeszcze ciekawostka, współpraca z inżynierami. Po lewej stronie są wizualizacje z Photoshopa, a po prawej gotowy produkt, więc to nie zdarza się zawsze, ale w tym przypadku udało się przenieść projekt praktycznie jeden do jednego na gotowy produkt. Stacja benzynowa Orlen Meeting Point. To jest przykład tego, jaki potencjał mają stacje benzynowe i jak go do tej pory nie wykorzystywały. Bo stacja benzynowa nie musi być tylko miejscem, gdzie przyjeżdżamy zatankować paliwo. To może być też miejsce przyjazne dla osób, które tam mieszkają w pobliżu, przechodzą, nie potrzebują tankować, może po prostu chcą przyjechać, zjeść lunch, napić się kawy, odpocząć chwilę, przywinąć dziecko, sprawdzić maila, czy obejrzeć wiadomości. To jest, lubimy to nazywać, że to jest gospoda na miarę XXI wieku, bo i konia napoją i jeździec odpocznie. Tramwaj Moderus Gamma, niedawno zaprezentowany. Tu jest wizualizacja, tutaj zdjęcie wątpliwej jakości, ale pierwsza okazja, gdzie mieliśmy to zobaczyć to i zrobić zdjęcie, to podczas Arena Design w Poznaniu parę miesięcy temu. Tutaj głównym problemem, z którym się spotkaliśmy, to jest to, jak zachęcić ludzi do korzystania z transportu miejskiego, żeby nie odczuwali tego jako ciężki obowiązek i coś, z czego muszą korzystać, bo nie mają wyjścia, tylko jako coś, z czego będą chcieli korzystać. Będą chcieli zostawić samochód w garażu, wsiąść do tramwaju, bo będą wiedzieli, że czują się tam dobrze i spełnia ich oczekiwania. Teraz jeździ jeden prototyp, ale w najbliższym czasie, z tego co no wiadomo, ma powstać 50 egzemplarzy dla Poznania, więc ten właściwy test dopiero przed nami. Stacja benzynowa, kolejna. Kolejna stacja benzynowa, ale kontekst zupełnie inny. Tutaj głównym problemem, a może nie problemem, jest to, że stacja powstała, ona już działa od kilku tygodni, w miejscu, w którym za chwilę wybuduje się bardzo duże, nowoczesne osiedle mieszkalne. Do tej pory na zachodzie, we Włoszech, w Grecji normalne jest, że w budynku na samym parterze jest stacja benzynowa z dwoma czy jednym dystrybutorem, gdzie można zatankować paliwo. W Polsce jednak uważa się, że stacja benzynowa to jest coś złego. To jest smród, brud, niebezpieczeństwo. A tak wcale nie jest, bo znowu, stacja benzynowa może też służyć tym ludziom. To też jest miejsce, gdzie mogą przyjść, zrobić podstawowe zakupy. Jest bardzo duży koncept gastronomiczny, bo głównie na tym bazuje ta stacja, gdzie można zjeść lunch i nie czuć się jak na stacji benzynowej, tylko jak w małej restauracyjce. Poza tym jest kącik dla dzieci, jest ogród, gdzie latem można organizować różne aktywności na zewnątrz, kino letnie, jakieś zabawy dla dzieci i tak dalej. Więc to jest pokazanie, że stacja nie jest tym złem, z którym trzeba się pogodzić, tylko może służyć ludziom. Ona została uruchomiona chwilę temu, tak naprawdę, więc dopiero zaczyna swoje funkcjonowanie. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Meble miejskie. Meble miejskie, a dokładnie 7 kolekcji. Tak naprawdę nie robiliśmy tutaj tylko mebli, ale tworzyliśmy całą firmę, bo to jest nowa marka producenta płyt betonowych. Po prostu chciał jakoś wykorzystać ten beton do innych celów. Wspólnie wymyśliliśmy, że mogą być to meble miejskie. Tutaj jest pokazanie, że beton, który zazwyczaj się kojarzy z zimnem, z jakąś topornością i ciężkością, można oprawić taką formę, że będzie wyglądał lekko, przyjaźnie i nie będzie konkurował z otaczającą architekturą, ale będzie się w nią wpisywał i uzupełniał. Zaprojektowaliśmy 7 kolekcji, do tej pory powstała jedna, ta nazywa się Berlin. Każda jest inspirowana innym miastem w Europie i każda też jest przypisana innej przestrzeni. Z tego co wiem, to chyba prototypują już 2 kolejne, które miejmy nadzieję niedługo się pojawią. I na koniec, no, wyrobiłem się trochę szybciej niż myślałem, wiaderko do szampana. Każdy egzemplarz był ręcznie wykonywany ze szkła z huty na wyspie Murano w pobliżu Wenecji. Do tego każdy miał futerko opracowane z materiałów opracowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną, która jest wykorzystywane do wnętrz statków kosmicznych, bo każdy, kto wyciągał szampana z wiaderka podczas romantycznego śniadania w łóżku, wie, że nawet najmniejsza zimna kropla wody spadająca na rozgrzane ciało może zniweczyć przyjemną atmosferę poranka. Tak, to taki najmniejszy z prezentowanych projektów, ale też odpowiada na jakiś problem. A te problemy i potrzeby zmieniają się z czasem. Świat pędzi do przodu. Przez bardzo szybki rozwój technologii zaczynamy się bardzo szybko nudzić tym, co mamy i oczekujemy czegoś nowego. Nasze potrzeby się zmieniają, nasze oczekiwania ewoluują. Więc projektowanie musi za tymi potrzebami nadążyć i co rusz opracowywać odpowiedzi i rozwiązania tych problemów. Bo jak będzie wyglądał świat w przyszłości, można tylko gdybać, ale najlepszym sposobem to po prostu go zaprojektować. Dziękuję bardzo.